Biedronka Team, Obi Jastrzębie Zdrój, Nowo System i Decathlon Żory. Te cztery zespoły rozpoczęły zmagania na hali w Boguszowicach w kolejnym dniu turnieju Decathlon Business Champions League. W pierwszym spotkaniu na parkiet wyszły Biedronka Team oraz Obi Jastrzębie Zdrój. Na 1-0 w tym pojedynku Biedronkę na prowadzenie wyprowadził Marcin Winciersz, popisując się ładnym, płaskim strzałem. Drugą bramkę dla Biedronki w tym meczu zdobył Dawid Kłosek, czyniąc to w 11 minucie spotkania. Kropkę nad i w tym pojedynku postawił Robert Ogonowski, nie dając szans na interwencję Rafałowi Kinkowi. W drugim meczu grupy C zagrały Nowo System i Decathlon Żory. Na bramki w tym meczu musieliśmy czekać aż do drugiej połowy. Najpierw na listę strzelców wpisał się Adrian Kołodziej, czyniąc to w 12 minucie pojedynku. Na 2-0 podwyższył Oskar Muras, umieszczając piłkę w bramce po ładnym strzale od słupka. Ostatnia bramka w tym meczu to trafienie autorstwa Adriana Kołodzieja, który minął bramkarza i pewnym strzałem umieścił piłkę w bramce. Na trzeci pojedynek tej grupy warto zasiąść głęboko w fotelu, bo mieliśmy dwucyfrówkę. Biedronka Team podejmowała debiutantów Nowo System i nie miała dla nich litości. Wynik spotkania otworzył już w pierwszej minucie Paweł Walczak, uderzając nie do obrony z dystansu. Bramkę numer 2 dorzucił Marcin Winciersz. Ten sam zawodnik podwyższył wynik meczu na 3-0 dla Biedronki tuż przed końcowym bliskiem pierwszej połowy. Tuż po zmianie stron bramka numer 4 dla Biedronki zdobył Robert Ogonowski. Piąte trafienie w tym meczu dopisał do konta Biedronki ponownie Marcin Winciersz, kompletując przy okazji hat-tricka. Na 6-0 wynik spotkania podwyższył Robert Ogonowski. Siódme trafienie dla Biedronki zaliczył w 12 minucie gry Paweł Walczak. Ósmą bramkę minutę później dorzucił Krzysztof Baszczyński. A ten sam zawodnik podwyższył wynik na 9-0, kładąc na parkiecie bramkarza rywali. Trafienie numer 10 dorzucił Marcin Winciersz, posyłając piłkę sprytnie obok bramkarza. To jeszcze nie koniec strzelania. Bramka numer 11 dla Biedronki to także gol autorstwa Marcina Wincierza. Wynik spotkania na 12-0 dla Biedronki ustalił Krzysztof Studnik, popisując się potężnym strzałem w długi róg bramki Nowo System. Czwarty pojedynek tej grupy to spotkanie Obi Jastrzębie Zdrój z Decathlon Żory.
Pierwszy gol w tym spotkaniu to trafienie Michała Florczaka z Decathlonu, który wykorzystał zamieszanie pod bramką Obi. Na kolejne bramki musieliśmy czekać do drugiej połowy. Najpierw do siatki po indywidualnej akcji trafił Adrian Kołodziej. A na 3-0 dla Decathlonu Żory wynik meczu podwyższył Tomasz Tondel. Obi honorową bramkę strzeliło w 18 minucie gry, kiedy to do siatki trafił Damian Nowok. Więcej bramek już jednak nie było. Decathlon pokonuje Obi 3-1. Przedostatni pojedynek tej grupy to rywalizacja Biedronka Team i Decathlon Żory. Jako pierwszy w tym meczu do siatki trafił Dawid Kłosek, popisując się mocnym strzałem i nie dając jednocześnie szans na interwencję bramkarzowi. Na 2-0 wynik meczu podwyższył Krzysztof Bańszczyński, popisując się potężną bombą pod poprzeczkę. Trzecie trafienie to gol autorstwa Łukasza Michalika, który wepchnął piłkę do pustej bramki. Bramka numer 4 to kolejny raz w tym meczu Krzysztof Baszczyński, który był najsprytniejszy w polu karnym Decathlonu. Piąta bramka dla Biedronki pada w 18 minucie gry, a do siatki trafia Marcin Wincier. Ten sam zawodnik ustalił też wynik spotkania na 6-0 dla Biedronki, tuż przed końcową syreną. Ostatnie spotkanie w tej grupie to pojedynek o trzecie miejsce. Obi Jastrzębie kontra Nowo System. Na prowadzenie w tym spotkaniu wyszli gracze Obi, konkretnie za sprawą Damiana Nowoka, który wyprowadził Jastrzębian na prowadzenie. W drugiej połowie kotłowało się pod bramką Obi, ale obronną ręką wychodził z tej sytuacji Rafał Klimek. Przy uderzeniu z powietrza Dawida Gojnego był już jednak bezradny i Nowo System doprowadza do wyrównania. Minutę później po strzelonej bramce idą za ciosem i wychodzą na prowadzenie. Paweł Kasprzyk przyjmuje piłkę i w pojedynkę załatwia sprawę. Debiutanci wygrywają 2-1 i zajmują trzecie miejsce w grupie C. Posłuchajcie poturniejowych wypowiedzi Pawła Kasprzyka i Rafała Klimka. Powiem szczerze, mogło być lepiej, dużo lepiej. Nie pokazaliśmy wszystkiego, na co nas stać. Pozbyliśmy się sami bramkarza, nie rozgrzał się, kontuzja. Nie byliśmy przygotowani na to, że nam bramkarz odpadnie. Myślę, że w następnych rundach będzie lepiej. Super, super, jesteśmy zgrani, fajnie. No, niewykorzystane sytuacje się przełomi i piłka nożna to jest gra błędów. Przeciwnicy to wykorzystali i tyle. Trzeba oddać Biedronce co mistrzowskie, no, zawsze gdzieś tam mistrza mają i naprawdę grają dobrą piłkę. Widać, że trenują chyba codziennie albo w tygodniu 3 razy, bo są oklepani. Okay, pierwszy mecz na rozgrzewkę, Decathlon Żory 3-0, chociaż pierwsza połowa była na 0-0. Też były zmarnowane sytuacje, to nie powiem, że nie, bramkarz. Też byliśmy zwieszani. Mogło być lepiej. Nie wyszło. Okej, drugi mecz to tutaj chyba troszeczkę zimny już prysznic. Bez komentarza, tak. Bardzo zimny. Bardzo zimny. Mistrzowski poziom. Tak. No to przejdźmy do ostatniego meczu, bo tutaj wiele pozytywnego się wydarzyło. No. Mecz tak naprawdę o wszystko. No, no i opowiedz o tym spotkaniu. Trochę się spieliśmy, żeby chociaż te 3 punkty ugrać. No i myślę, że będziemy się tego trzymać, że już nie będzie takiej spiny, jak była na początku. Nasz bramkarz się wyleczy, bo powiem, że to był nasz mocny filar w drużynie. No i w sumie nie wiem, co powiedzieć więcej. Słaba gra była na początku. No ale pierwsza połowa, no, było 1-0, no, przegrywaliście, no ale później chyba w przerwie musieliście wymienić kilka męskich słów i podziałało lepiej. Rafał, pierwsze spotkanie z Biedronka Team bardzo obiecująco było, była walka, ale niestety przegrało. No tak bywa, no. Dopiero początek sezonu, chyba się wstrzelimy i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Okej, drugie spotkanie z Decathlon Żory, tutaj chyba był mecz o wszystko, a tutaj niestety coś nie zagrało. Zagraliśmy dobrą piłkę, mieliśmy kilka sytuacji, nie wykorzystaliśmy, poszły kontry, mecz przegrany.
No i tak naprawdę mecz o wszystko z tym, z ekipą Nowo System. No i tutaj prowadzenie 1-0, a później? No jak mówi sama nazwa, Nowo System, zmierzyli nam system i przegraliśmy 2-1. Grupę wygrywa zatem Biedronka Team, wyprzedzając Decathlon Żory, Nowo System i OBI Jastrzębie Zdrój.